Cześć! Jak co roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kwietniowej edycji Targów e-Handlu. Rozmawialiśmy z wieloma specjalistami z agencji marketingowych, które obsługują klientów e-commerce z całej Polski. A dzisiaj chcemy się z Wami podzielić najciekawszymi odpowiedziami na pytania dotyczące wyzwań, trendów oraz czynników sukcesu w e-commerce. Kliknij w przycisk subskrybuj i zapraszam do obejrzenia materiału. Pierwsza i najważniejsza rzecz to zrozumienie celu klienta i umówienie się z nim na to, że rzeczywiście się tego celu osiąga, a nie lepszych ROAS-ów czy lepszej widoczności, tylko jeżeli celem klienta jest osiągnięcie pewnej pozycji na rynku, to żeby zrozumieć, jaka to jest pozycja, dojść do tego przy utrzymaniu rentowności, żeby rzeczywiście te wyniki finalnie się zgadzały i każdy był zadowolony z tego, jak to się rysuje. Wydaje mi się, że kompleksowa oferta, jeżeli chodzi o metody płatności dostępne w ramach jednego rozwiązania. Wiadomo, że wszyscy lubimy wygodę, więc jedna umowa i dostarczenie w ramach jej wszystkich możliwych dostępnych metod płatności z przewagą i wyproszone też dla właścicieli sklepów internetowych. Dalej, powiedziałbym, że na pewno odnoszenie tych płatności, które nie miały sukcesu. Czyli jeżeli na przykład próbowałem płacić plikiem, nie miałem środków na koncie, które jest podpięte do plika, no to w tym momencie rozwiązanie powinno dać opcję skorzystania z innej metody płatności. Czyli okej, plikiem próbowałeś, nie dało się zapłacić czymś innym, jeżeli chcesz, no bo w tym momencie sklep bierze jakieś środki przeznaczone na reklamy, na wszystkie kwestie związane z wizualizacją, konwersją, analityką, a cała transakcja wysypuje mu się na etapie płatności. Więc jakby tutaj spojrzenie, czy nasze rozwiązanie, które wykorzystujemy w sklepie, ma coś takiego w swojej ofercie. Z mojej perspektywy jako kontentowca, największym wyzwaniem w tym momencie z pewnością jest AI i ogromna konkurencja, jaką sztuczna inteligencja nas będzie tworzyła. Bo z jednej strony jest to duże wsparcie i codzienna pomoc w pracy copywriterów, SEO-owców czy osób szeroko pojętym marketingiem, a z drugiej zalew treści będzie sprawiał, że nasza kreatywność będzie wymagała w tym momencie, musi być tym bardziej wytężona. Więc mądra kooperacja z rozwiązaniami bazującymi na AI będzie w tym momencie dużym wyzwaniem i copywriter tak naprawdę w tym momencie będzie musiał stać się bardziej osobą zarządzającą contentem, no i szeroko pojętym prompt engineerem. Okej, myślę, że wyzwaniem jest z jednej strony podążać za biznesem klienta, a nie za tym, żeby było po prostu łatwiej, tak? Bo często jest pokusa, żeby na przykład gdzie to wydobrać frazy łatwe, które szybko się pozycjonuje, z których będzie szybki efekt, a efekt tylko w postaci widoczności, ewentualnie prostego ruchu, a nie kojarzy pieniędzy dla klienta. Z drugiej strony czasami klient nalega na to, żeby jakąś frazę konkretną uwzględnić, mimo że widzimy, że z strony biznesowej ona będzie miała niską szansę na konwersję i włożenie w to środków będzie zwyczajnym przepaleniem. Tak więc z jednej strony taka uczciwość, żeby stawiać jednak nie na łatwość w dość jakiegoś wyniku, ale właśnie na osiągnięcie pozytywnego wyniku sprzedażowego, biznesowego, a z drugiej strony asertywność, żeby czasami potrafić powiedzieć klientowi nie, w momencie kiedy widać, że jego pomysł no, nie do końca przełoży się właśnie na ten biznes. Czyli biznes w centrum, a nie tylko technikalia i wbijanie byle jakich fraz do topek. Myślę, że największym wyzwaniem będzie znalezienie złotego środka między korzystaniem z sztucznej inteligencji, a dalej korzystaniem z prawdziwego człowieka, który może rozumieć dany rynek, jest specjalistą w danej dziedzinie i potrafił to robić wcześniej, a teraz jest tutaj spolu się sztuczną inteligencją, żeby to było wyważone, żeby nie było sytuacji, w której sztuczna inteligencja będzie działała wszędzie, na każdym e-commerce, nie będzie ludzkiej ręki, ludzkiego dotyku w tym wszystkim. Po prostu musimy wypracować złoty środek tego, tak żeby powiedzmy copywriterzy potrafili dobrze z tego korzystać, ale dalej nie zapomnieli o swoich umiejętnościach i tak samo w przypadku kampanii PPC czy optymalizacji. Okej, myślę, że w tym momencie szereg zmian, jakie z nami zachodzą. Rynek jest niesamowicie dynamiczny i trzeba być turboelastycznym, żeby za tym nadążyć i przede wszystkim wykorzystać szanse, jakie obecna technologia nam daje. Sklepy internetowe czy w ogóle e-commerce są bardzo wymagające, ponieważ potrzebują różnych usług SMS-owych. To jest zarówno działania takie typowo marketingowe, jak i notyfikacyjne. No mamy wiadomości typowo z reklamą, z jakimś rabatem i tak dalej. No i mamy też notyfikacje, czyli zmiany statusów różnych, ratowanie porzuconych koszyków. Więc największym wyzwaniem jest po prostu dostosować się do potrzeb danego e-commerce'a.
A wiemy dokładnie, że nawet te najmniejsze e-commerce czy małe e-commerce mają coraz większe wymagania, jeżeli chodzi o personalizację, dostosowanie pakietów do potrzeb. Myślę, że otwartość ludzi, którzy są po drugiej stronie, jeśli jest współpraca i jeśli po prostu druga strona ufa agencji, to się uda. Ale jeśli jest brak zaufania, no to po prostu często to nie jedzie w barze, bo zaczynamy konkurować, a nie współpracować. Czyli zbudowanie zaufania jest takim największym wyzwaniem na wypadku. Tak, to jest zbudowanie zaufania i po prostu współpraca. Bo to jest tak, że my mamy pomysły, druga strona też ma pomysły. Musimy to sobie zderzyć i wymyśleć coś, żeby to działało wspólnie. Myślę, że przede wszystkim znalezienie takiego clue, co możemy właśnie zrobić z inną firmą, jak możemy właśnie polecać nasze usługi, no i przede wszystkim znalezienie tej obopólnej korzyści. Bo moim zdaniem w programie partnerskim właśnie to jest najważniejsze, żeby przede wszystkim dwie strony czerpały z tej możliwości współpracy, żeby wymieniali się klientami, żeby mogli monetyzować usługi, żeby mogli tworzyć usługi kompleksowe właśnie dla klientów, bo uważam, że programy partnerskie jest to przyszłość agencji marketingowych, ale myślę, że też naprawdę bardzo mocno się to rozwija w każdej branży, bo nawet patrząc właśnie chodzić dookoła i patrząc na te stoiska, jest też wiele firm, które właśnie taki program partnerski albo proponuje, albo sami właśnie z nim zaczynają. Także ja uważam, że naprawdę jest to świetny krok do przodu dla nas. Dzięki za obejrzenie, a już 25 października odbędzie się kolejna edycja Targów e-Handlu w Warszawie. My tam będziemy całym zespołem, zatem do zobaczenia!